Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu tygodniowym od 6 do 12 września bieżącego 2021 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i kochani patrzymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, Król Buław. Wtorek, Pustelnik. Środa, Mag. Czwartek, 8 Buław. Piątek, 2 kielichy, sobota, król kielichów i niedziela, as kielichów. No kochani, na razie najlepsze czytanie. W tle mamy pazia denarów, czyli jakaś nowa znajomość, nowy związek. Panna będzie miała szczególne znaczenie dla niektórych strzelców. Może być z tego wielka miłość. Natomiast kochani, w stałych związkach, w stałych relacjach weekend będzie fantastyczny. No mogą być jakieś wyznania, mogą być zaręczyny. Mogą być jakieś spotkania, w których strzelec przekona się, że to jest prawdziwa miłość, że to jest szansa na udany związek, że jesteście sobie przeznaczeni. Zobaczcie, jakie piękne karty macie. Kochani, poniedziałek, Król Buław, więc tutaj te strzelce, które mają pracę, naprawdę oddadzą się z pasją swojej pracy, będą zarządzać, będą wszystkiego pilnować, będą się rozwijać, służyć też swoimi umiejętnościami, radom, osobom, które chcą z Wami współpracować, może jakieś podpowiedzi potrzebują. Król Buław jest zaradny, jest bardzo przedsiębiorczy, pilnuje swojego imperium, można powiedzieć, że jak prawie cesarz. No i tutaj też nie może narzekać na sprawy finansowe. Być może ciężko pracuje, ale ta praca naprawdę się opłaca. Fajna współpraca może być z baranem, lwem bądź drugim strzelcem. Tutaj jakieś operacje biznesowe, natomiast te strzelce, które szukają pracy, mają szansę tą pracę podjąć i to na dłuższy okres już w tym tygodniu. Niektóre strzelce też być może w tym tygodniu sobie przejdą na emeryturkę. Kochani, co w związkach? No w związkach bardzo dobrze, szanujecie się, nadal Wam na sobie zależy. Król Buław, czyli no tutaj można powiedzieć, że ten ogień między Wami mocno, mocno się pali wysokim płomieniem. Macie taki sam wpływ na siebie, nadal jesteście zafascynowani sobą, nie tylko pod względem fizycznym, ale też no, tą chemią, która Was łączy, namiętnością i ogólnie zaangażowaniem w związek. We wtorek, kochani, karta Pustelnika. Tutaj niektóre strzelce albo czują się samotne i szukają towarzystwa, bądź wręcz przeciwnie, uciekają przed jakimiś zgromadzeniami towarzyskimi, żeby pobyć troszeczkę w domu, w samotności, przemyśleć sobie wiele spraw. Jakiś pomysł może też strzelcowi przyjść do głowy, szukanie jakiegoś rozwiązania, no i to olśnienie przyszło, tak? Będziecie jacyś ostrożni w tym dniu. Tutaj może być jakaś wizyta u lekarza, ale może być też, nie wiem, jakieś spotkanie z wykładowcą, nauczycielem, to we wtorek albo w środę, a może zebrania w szkole, no nie wiem, jakieś egzaminy bądź ważne jakieś rozmowy biznesowe. Co jeszcze? Nie załatwiałabym we wtorek żadnych pilnych spraw, bo długo będziecie czekali na decyzję, więc tutaj sobie odpuśćcie w tym dniu. No i spotkanie z zodiakalną panną, tak? Zobaczmy, Królowa Buław, no, oczaruje Was ta osoba. To jest ktoś atrakcyjny, z kim będziecie chcieli rozwijać dalej tą znajomość. W środę mamy kartę Maga, więc tutaj no, dzień taki pod kontrolą. Strzelec pilnuje wszystkich swoich spraw, jest pewny siebie, wie co robi. Eksperymentuje, uczy się, doświadcza, angażuje w nowe jakieś etapy swojej działalności. Firma tutaj będzie na pierwszym miejscu i to obojętnie, czy macie własną firmę, czy pracujecie na etacie. Niektóre strzelce mogą w tym dniu jechać na jakieś szkolenia, może jakieś egzaminy właśnie, trzeba wykazać się swoimi umiejętnościami. No myślę, że poradzicie sobie doskonale. Będziecie umieli też zaprezentować swoje talenty bądź jakieś produkty, ładnie o nich opowiadać, zachęcać ludzi, namawiać na to, żeby z Wami współpracowali. No to Wam dobrze wychodzi, bo macie niezwykły urok osobisty, no i wiecie, co mówić ludziom, jak na nich wpływać, żeby osiągnąć jakąś korzyść, więc tutaj może się
pokazywać lekka manipulacja, no ale na pewno w sprawach biznesowych, żeby strzelec zarobił, doskonale się to przydaje i Wy to wykorzystujecie. W związkach, no nadal jesteście sobą oczarowani, jest fascynacja, więc wchodzicie na jakiś nowy temat, nowy etap tej znajomości, poznajecie się bliżej, no i widać, że tutaj ta chemia, że tak powiem, jest. W czwartek 8 buław, dzień minie Wam bardzo szybko, nowe jakieś pomysły, nowe znajomości, jakieś kontrakty, dużo, dużo wiadomości, maili, telefonów, może czekacie na jakąś ważną wiadomość, to ona będzie bardzo, bardzo satysfakcjonująca. W ogóle taki dzień zaliczony do udanych. Łatwo będzie Wam nawiązywać konwersacje z ludźmi, więc tutaj jeżeli musicie przedyskutować jakiś temat, kogoś namówić do czegoś, bądź załatwić sobie jakąś sprawę urzędową, to powinniście w tym dniu wykorzystać tą energię. W związkach świetna komunikacja, bardzo dobrze się dogadujecie. Uważajcie tylko, żeby partner trochę Was pod pantofel nie brał i trochę nie dominował w związku. Czasami jakaś taka zdrowa dominacja jest wskazana, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa i oparcia w partnerze, ale jak ktoś już sobie za bardzo pozwala, no wtedy to jest takie nierówne traktowanie i nie powinno tak być, więc uważajcie na to. No i w piątek, no dwa kielichy, no świetny dzień. Względem zawodowych naprawdę świetne porozumienie, z każdym się dogadacie. Miłe jakieś rozmowy, dobre negocjacje, serdeczność, taka uprzejmość, kultura osobista. Fajne, naprawdę fajna współpraca. Natomiast w związkach, no jest miłość, jest już to coś, już patrzycie sobie w oczy, trzymacie się za ręce i już nie chcecie puścić się z objęć. No widać, że coś Was ku sobie ma. I teraz te strzelce, które naprawdę tutaj się zakochały, poznały kogoś, no naprawdę mają szansę na wielką miłość. Natomiast w stałych związkach być może gdzieś tam, no widać było, że Wy cały czas szalejecie ze sobą, ale praca, wiecie, jak to w tygodniu jest, każdy gdzieś tam lata ze swoimi sprawami, a teraz przychodzi weekend i wreszcie będziecie mogli oddać się tylko sobie, więc tutaj naprawdę jakieś randki, wyjścia, wspólne wyjazdy, miło spędzony ze sobą czas, wyznawanie uczuć, niektórzy być może będą się oświadczać, planować małżeństwo. No, piątek naprawdę fantastycznym dniem, gdzie spędzicie miło ze sobą czas i naprawdę poświęcicie sobie sporo uwagi. Sobota, kolejny dzień, król kielichów, fajne spotkanie z rakiem, skorpionem bądź rybą. To jest ktoś starszy, to może być rodzic, może być rodzeństwo, przyjaciel, przyjaciółka. Może po tej fantastycznej jakiejś randce, bądź miło spędzonym dniu ze swoim ukochanym bądź ukochaną, no chcecie sobie z bliską osobą, przyjaciółką bądź przyjacielem przedyskutować, poplotkować. Więc fajny taki dzień na spotkanie. Natomiast czujecie się zakochani, bezpiecznie, tacy dojrzali, w ogóle spokojnie o swoją przyszłość. W pracy świetna atmosfera, bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o jakieś utargi, o zarobki pieniędzy. Dobre negocjacje, dobre też wiadomości, więc jeżeli czekaliście na jakąś odpowiedź, na jakąś wiadomość, to będzie ona bardzo pozytywna. No i ogólnie sobota i niedziela, bardzo fajne dni, takie serdeczne, wesołe, bardzo budujące Was emocjonalnie, więc tu będziecie skakać do góry i cieszyć się naprawdę jak dzieci. No niedziela fantastyczna, to jest miło spędzony czas, jest to szansa na spokojny dzień, spędzony w gronie rodziny, w gronie bliskich osób, osób, które kochacie, na którym Wam bardzo zależy. Mogą być też jakieś prezenty, jakieś nie wiem, imprezy niespodzianki, ktoś Was gdzieś zabierze albo kupi Wam coś ładnego. Może niespodziewanie ktoś Was odwiedzi, kto Wam sprawi dużo, dużo radości i uśmiechu. No, może gdzieś sobie pojedziecie. Fajny, kochani, dzień. Naprawdę, niedziela będzie bardzo spokojna, bardzo taka udana i no oczywiście spędzona wśród najbliższych. Strzelec będzie się czuł bardzo, bardzo szczęśliwy, zakochany i taki naprawdę spełniony, zrealizowany. No jakaś szansa tutaj się pojawia i nie zmarnujcie jej. Kochani, panna bądź nowa znajomość. Nowa znajomość, nowa też praca, nowe jakieś inwestycje, nauka, szkoła, dzieci, zwróćcie na to uwagę.
To by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie znak ascendentalny. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.